Sens życia. No tak, bo trzeba coś takiego mieć, aby móc zaczepić się w tym świecie i nie odfrunąć zbyt daleko. Bo wcale przecież nie chodzi o mechanizm radzenia sobie z rzeczywistością, w tym odwrócenia uwagi od naszej śmierci. Poza tym, kto powiedział, że koniecznie trzeba przeżyć albo przetrwać? Przecież już pewnie mając 17 lat wiedziałeś, że to wszystko to ściema. Jakby co, to ja tego nie mówiłem. Śmierć to temat, który nurtuje zapewne każdego człowieka. Ale to nie jest film, w którym będziemy rozkminiać bezsensowność życia i umartwiać się naszym losem. Myśląc o śmierci, zawsze możemy potraktować ją jak lustro. I w tym lustrze możemy się przejrzeć i zobaczyć jego odbicie, jakim jest nasze życie. To pozwala nam wyfantazjować nową, lepszą, alternatywną wersję rzeczywistości, w której możemy po prostu poczuć się lepiej. W końcu może nam się po coś przydać to, że potrafimy myśleć i wyobrażać sobie abstrakcję. A nie, przepraszam, w obliczu śmierci jest to totalnie wyrwane z kontekstu. Poza tym chciałem powiedzieć, że po coś mi się przydaje kilka ostatnich lat nauki coachingu, rozwoju osobistego oraz duchowości. Nie, nie, wcale się nie chwalę, wcale nie mówię o sobie, nie, nic z tych rzeczy. To, co chciałem wam dzisiaj przedstawić, to jest lista pytań, które mogą pomóc wam odnaleźć dla siebie sens oraz cel życia. Tak, dokładnie, sens życia. Czyli to, co nie istnieje, ale wspólnie umawiamy się, że być może istnieje, żeby mieć powód do tego, aby codziennie rano wstawać z łóżka. No więc dla dobra tego wideo będziemy się umawiać, że istnieje coś więcej, okej? Aby nie było, no bo skoro już żyjemy i istniejemy, to myślę, że warto jest zastanowić się nad tym, co z tym fantem, jakim jest życie, możemy zrobić. A teraz szybko, zanim trafi do nas, że to bez sensu. Przygotowałem listę pytań, które mogą pomóc ci odnaleźć sens życia. Podczas opracowywania tej listy sugerowałem się tutaj książką Sztuka zadawania pytań w coachingu. Polecam, genialna książka. Jeżeli masz taką ambicję i chciałbyś w przyszłości zajmować się coachingiem, to możesz sobie ją kupić. Jest świetnym przewodnikiem odnośnie do tego, jak prowadzić sesje, jak zadawać pytania, jak prowadzić ludzi, jak inspirować. No, genialna książka. Jedna z najlepszych, jakie przeczytałem w życiu. I mam ją już kilka lat i ciągle do niej wracam i ciągle odnajduję nowe inspiracje do tego, co mogę robić w życiu, co mogę tworzyć, co mogę dawać od siebie dla innych ludzi. Także serdecznie polecam. Gotowy? Zaczynamy! Czego nauczyłeś się do tej pory, co sugeruje twój cel życia? Oryginalne, no nie? Jak myślisz, do czego zostałeś stworzony? Czego nauczyły cię twoje porażki i sukcesy? W czym czujesz się najlepszy? Gdyby został ci rok życia, co byś w tym czasie zrobił? Które aktywności dają ci najwięcej energii? W jaki sposób chciałbyś służyć światu? Co takiego robiłeś w życiu, co dało ci największe poczucie satysfakcji? Jaki wpływ miało to na innych? Za jaką sprawę lub wartość byłbyś w stanie się mu poświęcić? Gdybyś mógł zmienić jedną rzecz na świecie, co by to było? Co zrobiłbyś ze swoim życiem, gdybyś był bardziej odważny i pewny siebie? Czego chciałbyś w swoim życiu spróbować? Czego chciałbyś się nauczyć? Jakie nowe umiejętności chciałbyś zdobyć? Co takiego możesz zrobić dzisiaj, aby mieć lepsze życie w przyszłości? Co takiego powstrzymuje cię przed realizacją marzeń? Pomyśl o marzeniu, które już kiedyś udało ci się zrealizować w przeszłości. Jakie miałeś trudności i jakie przezwyciężyłeś? Wyobraź sobie, że prowadzisz swoje idealne życie. Jak ono wygląda? Jakby to było wieść bardziej wolne i bezwarunkowe życie? Czego żałowałbyś najbardziej, gdybyś tego nie zrealizował przed śmiercią? Wyobraź sobie, że umierasz i ktoś napisał twoją biografię. Jaki tytuł chciałbyś, aby nosiła? Byleby nie zbrodnia i kara. Żartowałem. Co takiego chciałbyś po sobie pozostawić? Gdybyś miał zatrudnić samego siebie, do jakiej pracy wykorzystałbyś swoje umiejętności i talenty? O co najczęściej proszą cię ludzie, abyś im w tym pomógł? Kogo podziwiasz i kim się inspirujesz? Jakie cechy i umiejętności mają twoi idole? Czego chciałbyś się od nich nauczyć i wcielić w życie? Jeżeli chciałbyś uzyskać dostęp do większej ilości tego typu pytań, to zapraszam Ciebie do mojego kursu Samopomoc w rozwiązywaniu pilnych problemów. Tam przygotowałem arkusz,
który można wypełnić i wygląda on tak, że ty sam ze sobą możesz przejść przez proces coachingowy i zidentyfikować swój problem oraz znaleźć swoje własne rozwiązanie. To taka sugestia, aby stworzyć dla siebie wytyczne odnośnie do tego, czym warto jest się kierować w życiu. Oczywiście część pytań można albo delikatnie zmodyfikować lub zmienić. Możesz zrobić sobie taką prywatną listę i stale uzupełniać ją o nowe pytania oraz twoje własne propozycje. Sugeruję, aby nie naciskać na siebie zbyt mocno i nie wywoływać dużej presji, bo można się też bardzo mocno zniechęcić, jak masz za dużą listę pytań i wymagasz od siebie od razu wszystkich odpowiedzi, to można naprawdę czuć wewnętrzny stres i duży opór. I zamiast wywoływać w sobie tą taką ciekawość i chęć do eksploracji kreatywnych idei, można się po prostu strasznie zniechęcić do rozwoju osobistego. Dlatego jeśli nie znasz wszystkich odpowiedzi, to dam ci drobną sugestię. Rzadko kto od razu posiada wszystkie odpowiedzi. Nieraz i przez całe życie trzeba szukać i nigdy człowiek tak naprawdę nie uzyska wszystkich odpowiedzi na swoje własne pytania. I trzeba się z tym po prostu pogodzić. Ja sam osobiście kiedyś kierowałem się bardzo wygórowanymi standardami oraz oczekiwaniami względem siebie. Czułem dużo presji, dużo stresu, dużo takiej odpowiedzialności, którą sam na siebie nałożyłem. I nauczyłem się, że nie zawsze jest to dobre i nie zawsze jest to optymalne dla naszego rozwoju. I też nauczyłem się, że powinniśmy podchodzić do kwestii samorozwojowych z tej takiej pozycji pozytywnej. To ma nas uczyć, rozwijać. To ma nas stymulować do otwartości, do ciekawości. Nie jesteśmy jak konie, tak? Które trzeba bić pejczem i ciągle poganiać. To nie jest zdrowa forma rozwoju osobistego. Dużo lepiej jest mieć taką listę dla siebie i traktować ją jako inspirację, a nie coś, co ja muszę robić. I to jest, myślę, że często taki problem rozwojowców albo początkujących rozwojowców. Ja wiem, sam przez to przechodziłem, wiele osób przez to przechodziło, wiele osób przechodzi i pewnie każdy będzie musiał przez to przejść, jeżeli wchodzimy na tą ścieżkę rozwoju. No ale po jakimś czasie człowiek się po prostu uczy. Co jest moje, co nie jest moje, co jest mi potrzebne, to biorę, resztę zostawiam i po prostu idę. I tu też warto jest mieć to na uwadze, że mamy dostęp do ogromnej ilości wiedzy. Cała masa książek, podręczników do rozwoju osobistego, też w dzieciństwie naoglądamy się bajek o różnych superbohaterach, wchodzimy w media społecznościowe, Instagram, YouTube, Facebook, widzimy upiększone, wyidealizowane wizerunki, wydaje nam się, że wszyscy są szczęśliwi wokół nas, a nam czegoś brakuje. To nie zawsze tak wygląda i to tak nie zawsze jest. Często ludzie, pomimo tego, że prezentują się z najlepszej strony, dalej mają problemy. I to nigdy nie jest tak w 100%, że każdy człowiek, na którego spojrzysz w mediach społecznościowych, który odniósł sukces, jest na stale tym samym poziomie szczęścia. Wszyscy mamy nasze wzloty i upadki. Myślę, że co do tego nie ma co się oszukiwać po prostu. Takie jest życie. I warto jest mieć to na uwadze i troszeczkę podejść do tego bardziej realistycznie. Ja już tutaj nie chcę nikogo moralizować i mówić, co jest dobre, co jest złe, ponieważ to wideo jest w celach inspiracji, a niekoniecznie masowej produkcji jakichś logicznych wywodów. Więc pozostawiam wam to jako sugestię. Weźcie sobie to, co wam pasuje. Skorzystajcie, zobaczcie, co z wami zarezonuje i co będzie wam po prostu odpowiadać. No bo wiadomo, dysponujemy tutaj naszym racjonalnym osądem, sceptycyzmem, ale w kwestii rozwojowej trzeba też mieć troszeczkę optymizmu, trzeba być troszeczkę pozytywnie nastawionym, ale niekoniecznie naiwnym, bo to jest taki, no, dosyć ruchomy obszar naszego życia. Dużo można się nauczyć, dużo też można sobie nawkręcać. Tak jak wspomniałem wcześniej, to nie jest wideo na temat moralizowania was. Stawiam to jako ciekawostkę. Jeżeli będzie was to bardziej interesować, to możecie zadać mi jakieś pytanie. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, jakie macie przemyślenia. Może wy macie jakieś pytania, które chcielibyście zasugerować innym osobom, które oglądają projekt Find Yourself. Napiszcie proszę na dole w komentarzu. Ja z miłą chęcią też dowiem się, co wy myślicie, co was zainspirowało, co was takiego inspiruje na co dzień. Tym również możecie się ze mną na dole podzielić. Z miłą chęcią dowiem się, co was jara i ekscytuje. To też będzie mnie inspirować do tego, żeby wiedzieć, w jakim kierunku mogę skupić swoją uwagę, aby tworzyć dla was treści. I też będę wiedział, co was takiego po prostu interesuje. Myślę, że to jest bardzo fajne. Jak wiemy, co nas interesuje i razem możemy się
inspirować ku temu. Dzięki wam wszystkim bardzo serdeczne za waszą uwagę. Zostawcie dla mnie łapki w górę. Tak jak wspomniałem wcześniej, proszę was o komentarze. Udostępnijcie to wideo, jeżeli wam się spodobało, jeżeli uważacie, że komuś również może się spodobać. Dla mnie to jest super ekstra sprawa, ponieważ im więcej osób mnie obejrzy, tym będę miał więcej wyświetleń i będę mógł lepiej proponować ludziom treści. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt, na dole są linki. Zapraszam was na grupę na Facebooku Wszyscy Jesteśmy Świadomością. Zapraszam was na moją stronę. Możecie zapisać się na newsletter. Dzięki temu będę mógł co tydzień podsyłać wam informacje odnośnie do tego, co takiego robię, co takiego tworzę. Bez spamu, tylko czysta informacja z adnotacją. A jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, to również tam macie formularz. Dzięki wam jeszcze raz serdeczne za waszą uwagę i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, buźka.